Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Tak, tak. Jedna rzecz tylko, albo jeden zawodnik. Mateusz Cholewiak wypadł, kontuzja mięśniowa, łydki i w zasadzie nie mamy go już do końca sezonu, także to jest na pewno nie dobra informacja dla nas. Do końca roku kalendarzowego. Sezon jak utożsamiam z tym, co, ale dokładnie tak, do końca roku kalendarzowego. Pozostali zawodnicy, niektórzy mają drobne problemy, natomiast myślę, że wszystko wyjaśni się. Mamy jeszcze dwa dni, jest dzisiaj piątek, sobota. Do niedzieli się wyjaśni i w każdym bądź razie tylko maksymalnie na 100% gotowi zawodnicy przystąpią do tego meczu, bo wiemy, jaki styl, jaką charakterystykę ma zespół Korony, także to jest walka, to jest bój. To nie tylko jest gra w piłkę, ale to będzie na pewno walka na boisku o każdy centymetr. No, szczerze mówiąc, rozważam różnego rodzaju warianty i jeszcze raz podkreślam, Mariusz w tym swoim drugim występie rzeczywiście pokazał się z dobrej strony i oczywiście wszyscy widzą pewne, że popełnił gdzieś tam błąd, ale ja cały czas uważam, że problemem naszym jest to, że błąd popełniany przez jednego zawodnika nie jest niwelowany przez kolejnych, bo te błędy bardzo często, jakbyśmy przeanalizowali bramki, a myśmy to robili bardzo szczegółowo, to ktoś popełni błąd dokładnie i to taki idzie łańcuch, że nie ma przerwania w którymś momencie tego błędu, chociażby patrząc na zespół Lechii Gdańsk, gdzie tam właśnie ten element występuje, że nawet błąd, który popełniany jest przez zawodnika, jest niwelowany przez kolegę, który jest obok, za, przed i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że walczącego, tak bym to nazwał. Chyba to wystarczy, to jedno słowo chyba pokazuje wszystko to, nad czym żeśmy pracowali w mikrocyklu treningowym. Oczywiście, że to jest... Myślę, że kwestia mentalna jest kluczowa w tym wypadku. Ja jeszcze nie skończyłem rozmów, od momentu objęcia roli tymczasowego trenera zespołu WKS Śląsk Wrocław przeprowadziłem rozmowy indywidualne z 20 już bodajże zawodnikami. Zostało mi dzisiaj 5. Z każdym indywidualnie poświęciłem im, oni poświęcili mi swój czas od 30 do godziny. Rozmawialiśmy o różnych aspektach i też odpowiedzialności, tak, bo w naszych realiach zawsze odpowiedzialność spada na trenera, a w piłce zawodowej ta odpowiedzialność się troszeczkę rozkłada. To nie jest tylko trener, to są oczywiście też zawodnicy, bo oni wykonują pewne rzeczy i tak dalej. Także to jest nasza wspólna odpowiedzialność i o tym żeśmy bardzo dużo rozmawiali, ale jak to mówimy, deeds speak louder than words, czyli czyny znaczą więcej niż słowa. Także myślę, że to jest jakby klucz tego i to Państwo ocenicie, kibice, ludzie związani ze Śląskiem i ci, którzy będą obserwowali ten mecz, co się udało zrobić. Tak, znaczy nie gruz. Ja w ogóle patrzę troszkę pod innym kątem. Generalnie w zawodowej piłce często, ja nawet jak wyjeżdżałem na różnego rodzaju staże, to u nas się bardzo śpieszymy ze wszystkimi ocenami, natomiast to jest pierwszy wyjazd zawodnika poza nie tylko swoją rodzimą ligę, ale tak naprawdę wyjechał poza swój kraj pierwszy raz, trafił do Europy, do ligi specyficznej, bo każdy się pewnie zgodzi ze mną, że nasza liga jest specyficzna pod wieloma względami i on nie przepracował po pierwsze okresu przygotowawczego, czyli troszeczkę jakby ten aspekt fizyczny, nad którym my cały czas pracujemy. Druga sprawa jest bardzo istotna. On w swoim zespole był jedną z gwiazd tego zespołu. Tutaj przyszedł jako zawodnik trochę anonimowy, no bo ci, którzy się interesują bardziej piłką, może go mniej lub bardziej skautowali. Oczywiście to może nie jest top topów, ale to jest zawodnik o wysokiej jakości piłkarskiej, dużych umiejętnościach, szczególnie ofensywnych. I wydaje się, że ten półroczny okres taki adaptacji do nowych warunków to jest jakby konieczność. Tak jak powiedziałem, to jest bardzo dobry piłkarz, my wierzymy w niego. Te pół roku adaptacji jest dla niego takim kluczowym jakby czynnikiem. I po przepracowaniu tak naprawdę z nami już
pewnych i poznaniu tych naszego sposobu pracy będzie mu zdecydowanie łatwiej w przyszłej rundzie. Jestem o tym święcie przekonany. Nie, kompletnie nie. Normalnie się przygotowuje do meczu, jest brany pod uwagę, także to jest gracz, który tak jak pozostała grupa graczy, walczy o to, żeby grać w meczu przeciwko czy Koronie, czy Pogoni Szczecin.